W tym filmie poćwiczymy odejmowanie liczb wielocyfrowych. Na przykład 1000 528. Oczywiście zależy nam na tym, żeby poznać wynik, ale chcemy też zrozumieć, na czym polegają różne metody odejmowania i dlaczego mają one sens. Możemy na przykład zacząć od metody obrazkowej, tak ją nazwijmy. Chcemy dowiedzieć się, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma liczbami. I możemy wyobrazić sobie liczbę 1000 jako przedmiot, którego długość wynosi 1000 pewnych jednostek. Ta długość to 1000. I z tej długości zabieramy 528. I to, co zostanie, to jest wynik naszego odejmowania. Zrobimy to na dwa sposoby: równolegle. W tabeli z wartościami poszczególnych pozycji dziesiętnych. I metodą tradycyjną, czyli przy pomocy tzw. odejmowania pisemnego. Jeżeli będzie taka potrzeba, to z pożyczaniem. Zacznijmy od tabeli z poszczególnymi miejscami dziesiętnymi. Najwyższa pozycja w obydwu liczbach to tysiące. Tutaj mamy jeden tysiąc. Jedynkę na pozycji tysięcy. Kolejna pozycja to setki. W pierwszej liczbie na pozycji setek występuje 0, W drugiej liczbie na pozycji setek występuje piątka. Kolejna pozycja to dziesiątki. W pierwszej liczbie na pozycji dziesiątek występuje 0, 0 dziesiątek. W drugiej liczbie na pozycji dziesiątek występuje dwójka, dwie setki i jedności, 0 jedności i 8 jedności. Przepiszmy te dwie liczby jeszcze raz, tak żeby pasowały do odejmowania pisemnego. 1 tysiąc, 0 setek, 0 dziesiątek i 0 jedności i od tego odejmujemy 5 setek, 2 dziesiątki i 8 jedności. Rozpiszmy też w odpowiedni sposób obydwie liczby w tabeli. Pierwsza liczba ma tylko 1000 i od tego 1000 chcemy odjąć 5 setek, 2 dziesiątki i 8 jedności. Ale jak to zrobić, skoro nie mamy od czego odejmować? Nic nie ma na pozycjach setek, dziesiątek i jedności. Tak naprawdę w odejmowaniu pisemnym pojawia się dokładnie taki sam problem, bo zaczynamy od jedności i chcemy odjąć 8 jedności, ale nie mamy od czego. Tutaj jest 0 jedności. Tak samo tutaj. Jak mamy zabrać stąd 8 jedności, skoro tutaj nic nie ma. Tak samo w dziesiątkach, jak zabrać dwie dziesiątki z zera dziesiątek. Jak zabrać stąd dwie dziesiątki, skoro tutaj nic nie ma? Odpowiedzią jest tak zwane pożyczanie. Ten tysiąc musimy rozbić na kawałki w taki sposób, żebyśmy byli w stanie jednym tysiącem zapełnić odpowiednio te trzy pozycje. Trochę podobnie to działa jak rozmienianie pieniędzy grubszych na drobne. 1000, ile to jest setek? Możemy zamienić ten 1000 na 10 setek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. W odejmowaniu pisemnym też możemy skreślić ten 1000, jedynka na pozycji tysięcy to 1000 i dopisać do pozycji setek 10 setek. I to powoduje, że obliczenia stają się prostsze, bo teraz od tych 10 setek możemy odjąć 5 setek. Tak samo tutaj możemy odjąć 5 setek od 10 setek, ale ciągle mamy podobny problem na pozycji dziesiątek i na pozycji jedności. Możemy znowu wykonać podobny zabieg jak przed chwilą, zamienić jedną z tych setek na 10 dziesiątek. Tu skreślamy jedną setkę, a tu dopisujemy 10 dziesiątek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli zrobimy tak samo tutaj, to z 10 setek zostanie 9, a na pozycji dziesiątek będzie 10 dziesiątek więcej. W dziesiątkach możemy już bez problemu wykonać odejmowanie, ale ciągle mamy problem na pozycji jedności. Nie mamy od czego odjąć 8 jedności. W takim razie jeszcze raz podobna operacja. Zabieramy jedną dziesiątkę stąd i dopisujemy ją jako 10 jedności tutaj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Tak samo tutaj z 10 dziesiątek zostanie 9, a na pozycji jedności będzie 10 jednostek więcej. I w takim układzie wszystko jest całkiem jasne. Na pozycji jedności 10 jedności minus 8 jedności to 2 jedności. Tutaj z 10 jedności zabieramy 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zostają 2 jedności. Ta dwójka i ta dwójka to ta sama dwójka, oznacza to samo. Teraz pozycja dziesiątek: 9 dziesiątek minus 2 dziesiątki to 7 dziesiątek. Tak samo tutaj: 9 dziesiątek minus 2 dziesiątki to 7 dziesiątek. Ta siódemka i ta siódemka to ta sama siódemka. Oznaczają one obydwie to samo. Chyba już widzicie o co w tym wszystkim chodzi, i mam nadzieję, że rozumiecie w jaki sposób dochodzimy do wyników w takim odejmowaniu jak to. Na pozycji setek 9 setek minus 5 setek to 4 setki. Tak samo tutaj z 9 setek zabieramy 5, 1, 2, 3, 4, 5 i zostają 4. Ta czwórka i ta czwórka to ta sama czwórka. Tak wygląda w praktyce pomysł na dzielenie pisemne. Dzielenie pisemne w najczęściej spotykanej postaci wygląda czasami jak magiczna sztuczka z całym tym pożyczaniem, skreślaniem i dopisywaniem, ale wszystko co tu robimy to zamiana jednego tysiąca na dziesięć setek, zamiana jednej setki na dziesięć dziesiątek, a jednej dziesiątki na dziesięć jedności. Jedną wielkość dowolnego rzędu możemy zawsze zamienić na dziesięć wielkości niższego rzędu. Po takiej zamianie albo zamianach jesteśmy w stanie szybko wykonać takie odejmowanie.